Jeśli jedyny w swoim rodzaju zapach spalin dwusuwa kojarzy wam się z dzieciństwem, to obstawiam, że wasz PESEL zaczyna się od cyfry 8 lub 9, a nie od 0. Młodsi widzowie kojarzą pewnie silniki dwusuwowe co najwyżej z narzędzi ogrodniczych, ewentualnie krosów. Dla starszych widzów zaś dwusuwy mogą być oczywistością napędzającą motoryzację od samochodów poprzez motocykle na statkach kończąc. Nagle jednak technologia ta drastycznie została wyparta przez nowocześniejsze czterosuwy. I mogłoby się wydawać, że rozwój dwusuwów się całkowicie zatrzymał, nieuchronnie zmierzając ku zagładzie nawet w zastosowaniach specjalistycznych i wkrótce pozostaną jedynie reliktem przeszłości. Jestem tu, by pokazać, że tak źle wcale nie jest i wbrew pozorom technologia i rozwiązania stosowane w jednostkach dwusuwowych gnają naprzód i rozwijają się bardzo podobnie do wszechobecnych czterosuwów. Co więcej, wcale nie są skazane na porażkę w obliczu chociażby norm emisji spalin. Brzmi ciekawie? To zapnijcie pasy, jedziemy! Zanim przejdę do tematu tego filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest niezawodny sklep opon.com, czyli jedyne miejsce, w które powinniśmy się udać, gdy szukamy opon do jakiegokolwiek samochodu osobowego. Pamiętajcie, moi drodzy, że gdy średnia dobowa temperatura powietrza spada poniżej 8 stopni Celsjusza, to czas zmienić opony na zimowe, bo twardsza letnia mieszanka nie zapewni wam przyczepności w czasie ochłodzeń i jesiennych przymrozków, a chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo. Więc najlepiej wejść na sklep opon.com, tam znajdziecie opony w świetnych cenach z darmową dostawą na terenie całego kraju. Koniecznie pamiętajcie o kodzie promocyjnym POWAGOWANI, który da wam dodatkową zniżkę 25 zł, a przy okazji podpowiem, że warto zerknąć na aktualne promocje, bo można wyhaczyć spore bonusy, na przykład zwrot 150 zł za komplet zimówek Continentala. Link zostawiam wam w opisie, koniecznie korzystajcie z kodu promocyjnego POWAGOWANI, a teraz wracamy do tematu tego odcinka. Mamy sporo rzeczy do omówienia, więc nie ma na co czekać. Czterosuwowe silniki, które znamy doskonale, pracują według znanej nam zasady: ssanie, kompresja, praca, wydech. Zapon mieszanki paliwowo-powietrznej następuje wyłącznie w trzecim suwie, a to oznacza, że każdy cylinder wytwarza moc ledwie raz na dwa obroty wału korbowego. Czy da się pozbyć któregoś z suwów, żeby zaoszczędzić sobie zachodu? Nie. Do pracy jakiegokolwiek silnika spalinowego potrzebujemy wszystkich tych czterech etapów. Musimy powietrze pobrać, skompresować, w międzyczasie wymieszać z paliwem, potem podpalić, wyciągając z tego moc i pozbyć się produktów ubocznych spalania. Ale zamiast pozbywać się któregokolwiek z tych etapów, możemy je inaczej poukładać i zamknąć w dwóch ruchach tłoka. W silniku dwusuwowym tłok wykonuje na zmianę suw kompresji i suw pracy. To oznacza, że każdy ruch tłoka w dół wiąże się z wykonywaniem pracy, co z kolei oznacza, że taka jednostka generuje moc w każdym obrocie wału korbowego, a nie co dwa obroty, więc czysto teoretycznie przy takich samych obrotach dwusuwowy silnik generuje dwa razy więcej mocy. Rolę zaworów przejmuje w nim sam tłok, który poruszając się w górę i w dół, otwiera i zamyka w odpowiednim czasie port dolotowy i port wydechowy, a do tego do pracy wykorzystujemy komorę nie tylko nad tłokiem, ale również pod nim w skrzyni korbowej. Przyjrzyjmy się. Tłok porusza się w dół z otwartym portem dolotowym, przez który do skrzyni korbowej dostarczana jest mieszanka paliwowo-powietrzna. Ruch tłoka zamyka port dolotowy, uszczelniając komorę i rozpoczynając sprężanie mieszanki, a przed dolnym martwym położeniem otwiera się kanał przelotowy, który sprężoną uprzednią mieszankę przekazuje do komory spalania. Skrzynia korbowa wraz z tłokiem tworzą swojego rodzaju pompę ładującą, która dzięki różnicy ciśnień przetłacza mieszankę między komorami. Dalej ruch tłoka w górę zamyka kanał przelotowy, otwiera kanał dolotowy, przez co w skrzyni korbowej już rozpoczyna się kolejny cykl i dalej zamyka również kanał wydechowy, przygotowując mieszankę do spalenia.
Po zapłonie spaliny wydostają się z komory spalania otwartym już kanałem wydechowym, a po chwili, po otwarciu kanału przelotowego, gazy wylotowe zastępowane są świeżą mieszanką, która za chwilę ulegnie spaleniu. Proste. W tym miejscu warto wtrącić, że dwusuwy mogą być zasilane zarówno dieslem, jak i benzyną. Mamy więc silniki dwusuwowe wysokoprężne, stosowane głównie w dużych pojazdach typu lokomotywy czy statki. Mamy dwusuwy średnioprężne, stosowane na przykład w ciągnikach rolniczych, oraz dwusuwy benzynowe. Wszystkie dzielą te same zalety i wady, a różnią się głównie zastosowaniem. Mamy więc cały działający silnik spalinowy bez żadnego układu rozrządu. Żadnych wałków rozrządu, zaworów, krzywek, szklanek, pasków, nic. W takiej formie silnik dwusuwowy ma zaledwie trzy ruchome części, czyli tłok, korbowód i wał korbowy. Całość jest niebywale prosta, kompaktowa i lekka, również więc tańsza w produkcji oraz nieporównywalnie łatwiejsza w naprawie, a przy tym dobrze generuje moc, bardzo szybko się rozgrzewa, uzyskując temperaturę roboczą i ma korzystniejszy stosunek mocy do masy silnika oraz stosunek mocy do pojemności silnika. Brzmi to wszystko świetnie, ale jak z pewnością się domyślacie, rzeczywistość nie jest taka kolorowa i z taką konstrukcją związane są również istotne problemy. Teoria wskazuje, że mając suw pracy w każdym, a nie w co drugim obrocie wału, silnik dwusuwowy przy takich samych obrotach i takiej samej pojemności będzie generował dwa razy więcej mocy. Nijak ma się to jednak do rzeczywistości, ponieważ dwusuwy są znacznie mniej wydajne w porównaniu do czterosuwowych kuzynów. Jednym z problemów jest smarowanie. Skoro skrzynia korbowa wykorzystywana jest jako pompa ładująca mieszankę do cylindrów, to nie możemy jej zalać olejem, tworząc tym samym standardowy system smarowania. Dlatego smarowanie konstrukcji dwusuwowej polega na dodaniu oleju do spalanego paliwa, najczęściej w stosunku 50:1, i w ten sposób krążące w silniku paliwo jednocześnie go smaruje. Nieuchronnie jednak olej zmieszany z paliwem podlega spalaniu w cylindrze, co powoduje po pierwsze charakterystyczny niebieski dymek i niepowtarzalny zapach oraz fatalną emisję spalin. Drugim poważnym problemem jest utrudniona wymiana ładunków w cylindrze i niedokładne oczyszczanie komory spalania z gazów wylotowych. Ponieważ kanał przelotowy i kanał wydechowy są przez część czasu otwarte jednocześnie, to proces opróżniania komory ze spalin i wypełniania jej świeżą mieszanką zachodzi na siebie. To powoduje, że po pierwsze nie wszystkie spaliny opuszczają komorę i część pozostaje w środku, po drugie zaś w momencie domykania komory spalania część świeżej mieszanki uchodzi przez wciąż otwarty kanał wylotowy w formie niespalonej, przedostając się do wydechu. Dwusuwy w takiej formie okazały się więc mało wydajne, spalały dużo paliwa, miały koszmarne emisje spalin nie tylko z powodu niedoskonałości oczyszczania komory i spalania oleju, ale również z podwyższonej temperatury pracy, co prowadziło do generowania bardzo dużej ilości tlenków azotu. Miały też swoje charakterystyczne problemy. Przykładowo podczas zjeżdżania z górki. W normalnym przypadku odpuścilibyśmy gaz, żeby hamować silnikiem, przez co z jednej strony automatycznie zapobiegamy rozpędzaniu się do nadmiernej prędkości, a przy okazji oszczędzamy paliwo, bo to nie silnik napędza koła, a koła napędzają silnik, więc nie potrzebujemy procesu spalania do poruszania się naprzód. Wyręcza nas tutaj grawitacja. W dwusuwie jednak to okazuje się problematyczne, ponieważ brak spalania w silniku oznacza brak jego smarowania, więc jadąc z górki musielibyśmy albo wysprzęglić bieg, bądź jechać na luzie, by podtrzymywać obroty jałowe zapewniające smarowanie silnika, albo na zmianę hamować silnikiem i przyspieszać, ciągle jadąc z górki, by okresy bez smarowania nadrabiać porządnym podlewaniem oleju na wyższych obrotach. Czy to oznacza, że z powodu swoich wad silniki te zostały po prostu porzucone i zapomniane? Oczywiście nie. Co prawda ich popularność w zastosowaniach samochodowych spadła niemal do zera, ale to nie przeszkodziło konstruktorom i inżynierom w udoskonalaniu tej jednostki i szukaniu rozwiązań mających na celu wyeliminowanie głównych wad, utrzymując zalety silników dwusuwowych,
na czele ze świetnym generowaniem mocy. To naturalna kolej rzeczy. Na tym polega rozwój technologiczny, że bierzemy znane rozwiązania i czynimy je lepszymi, nieustannie je poprawiając. Problemy ze smarowaniem podczas hamowania silnikiem były stosunkowo najłatwiejsze do przeskoczenia. Wystarczyło dodać dodatkową pompę wprowadzającą olej do obiegu w momencie braku spalania lub zastosować mechanizm sprzęgła jednokierunkowego, zwanego też wolnym kołem czy wolnobiegiem, który odłączał napęd w sytuacji, gdy koła kręciły się szybciej niż jednostka napędowa, przez co traciło się hamowanie silnikiem, ale w zamian normalnie podtrzymywane były obroty jałowe niezbędne do smarowania. Wróćmy jednak do poważniejszych problemów. Bolączką dwusuwów było również przedostawanie się części mieszanki do układu wydechowego, gdzie ulatywała ona niespalona. Na to również znaleziono proste rozwiązanie, mianowicie komorę rezonansową w wydechu. Gdy spojrzycie na układ wydechowy w silnikach 2T, łatwo można dojrzeć specyficzny kształt z charakterystycznym zgrubieniem. Działanie takiego wydechu polega na tym, że fala ciśnienia przepływająca wraz ze spalinami po wylocie z cylindra rozszerza się, ale po dotarciu do zwężenia w komorze rezonansowej odbija się, powodując wytworzenie fali o przeciwnym kierunku, która wraca do cylindra. Powracająca fala powoduje wepchnięcie z powrotem do cylindra mieszanki paliwowo-powietrznej, która uciekła niespalona podczas przepływu gazów w komorze spalania. Dzięki takiemu prostemu rozwiązaniu udało się zmniejszyć straty wydajności wynikające z uciekania mieszanki oraz jednocześnie zwiększyć kompresję silnika, co przekłada się na lepszą jakość procesu spalania. Nadal jednak nie było to rozwiązanie idealne, ponieważ wszystko rozbijało się o prędkość przepływu gazów i średnicę portu wydechowego. W idealnym scenariuszu fala ciśnienia zwrotnego pochodząca z komory rezonansowej zgrywa się czasowo z prędkością podróżowania tłoka w taki sposób, że idealnie w momencie zamknięcia portu wydechowego przez tłok fala ciśnienia zwrotnego wpycha świeżą mieszankę z powrotem do cylindra, ale powracające spaliny docierają za późno i odbijają się od tłoka, ponownie wracając do wydechu. Wtedy wszystko mamy na swoim miejscu. Świeża mieszanka w cylindrze, spaliny w wydechu, czyli tam, gdzie ich miejsce. Tylko że zwiększając obroty silnika, zwiększamy prędkość poruszania się tłoka, co powoduje, że fala ciśnienia się spóźnia i tylko część mieszanki wraca do komory spalania, reszta natomiast odbija się i wraca do wydechu wraz ze spalinami. Prostym rozwiązaniem byłoby zwiększenie średnicy kanału wydechowego, dzięki czemu przy wysokich obrotach silnika mieszanka zdążyłaby w całości wrócić do cylindra. Wtedy jednak łatwo przesadzić w drugą stronę. Gdy obroty silnika spadną, to przy dużym porcie wydechowym do komory spalania zdąży wrócić zarówno świeża mieszanka, jak i część spalin, co zrujnuje nam efektywność spalania. Yamaha wpadła jednak na pomysł, że zmieniając w locie średnicę portu wydechowego, możemy na bieżąco dostosowywać się do prędkości obrotowej silnika, generując w każdych warunkach idealne zgranie fali ciśnienia zwrotnego. Działanie takiego zaworu wydechowego jest dosyć proste. Przy wysokich obrotach silnika zawór pozostaje w pełni otwarty, dając pełną średnicę przepływu dla gazów w kanale wydechowym. Duża średnica portu idealnie zgrywa się z prędkością obrotową silnika, przez co do komory spalania falą zwrotną wraca świeża mieszanka bez spalin. Dla niższych prędkości obrotowych zaś zawór zmniejsza średnicę otworu, przez co fala zwrotna w wydechu wolniej przepuszcza gazy z powrotem do cylindra, dopasowując się do prędkości tłoka. Samo sterowanie zaworem odbywało się głównie mechanicznie za pomocą cięgien, i oczywiście z czasem każdy z liczących się producentów dwusuwów prezentował swoje rozwiązanie zaworu wydechowego, z grubsza jednak zasada działania była zawsze podobna. Nadal jednak dużym problemem było wymuszone spalanie oleju z racji miksowania go z paliwem. Brak konieczności smarowania silnika w ten sposób oznaczałoby drastyczną poprawę czystości spalin. I tutaj przyszedł z pomocą projekt silnika dwusuwowego z jednokierunkowym przepłukiwaniem gazów w cylindrze, tzw. Uniflow. W nim skrzynia korbowa niejako odzyskała funkcję układu smarowania i podobnie jak w czterosuwach mogła być zalana olejem, w ten sposób realizując smarowanie kluczowych elementów silnika.
Jak to wpłynęło na zasadę działania komory spalania? Zgodnie z nazwą, tryb przepływu gazów był jednokierunkowy. Otwieranie i zamykanie kanałów dolotowych tak samo realizowane było tłokiem, natomiast spaliny uchodziły kanałem na górze, którego otwieranie sterowane było zaworem. Świeża mieszanka paliwowo-powietrzna dostawała się więc do komory spalania dołem, ruch tłoka powodował kompresję, po spaleniu zaś górny zawór się otwierał, wypuszczając spaliny. Jak widzimy więc, kierunek przepływu gazów był zawsze jeden, z dołu do góry. Ogromny wpływ na poprawę oczyszczania komory ze spalin miało również dodanie kompresora Rootsa w dolocie, który pod ciśnieniem wtłaczał świeże powietrze do cylindra, tym samym dzięki nadciśnieniu wymuszając całkowite opróżnienie komory ze spalin. Taka właśnie konstrukcja podbiła świat w zastosowaniach ciężkich, przede wszystkim pod marką Detroit Diesel. W takiej formie silnik dwusuwowy przestał już być tak banalnie prostą konstrukcją z trzema ruchomymi elementami, ale charakteryzował się dalece poprawioną wydajnością i czystością spalin, cały czas zachowując swoją główną zaletę, czyli generowanie mocy w każdym obrocie wału korbowego. Zauważył to nawet Ferrari, który uznał, że małe, żwawe dwusuwy mogą być dobrą opcją napędzania bazowych modeli włoskiej marki. W 1994 roku w Maranello zaprezentowano silnik Ferrari F134. Trzycylindrowy dwusuw o pojemności 1,3 litra korzystał z architektury jednokierunkowego przepływu, z tą różnicą, że Włosi zastosowali również bezpośredni wtrysk paliwa, co zaowocowało jeszcze dokładniejszym dawkowaniem paliwa, a więc jeszcze lepszym procesem spalania. Eksperymentalny silnik generował 216 koni mechanicznych. Jak się z pewnością domyślacie, nigdy poza fazę koncepcyjną nie wyszedł. Ferrari udowodniło jednak, że nadal w dziedzinie dwusuwów jest potencjał do dalszych usprawnień. Czy na tym historia jednostek pracujących w cyklu dwusuwowym się kończy? Absolutnie nie. Choć nie znajdziemy ich pod maską współczesnych samochodów, to nadal są dziedziny, w których po dziś dzień są z powodzeniem stosowane i rozwijane. Mowa o na przykład wspomnianych wcześniej motocyklach crossowych, gokartach, bądź skuterach śnieżnych. Wszędzie tam, gdzie małe, kompaktowe rozmiary, prostota konstrukcji, a przy tym ponadprzeciętne generowanie mocy są niezbędne, dwusuwy cały czas są w cenie. Jedną z bardziej znanych firm, które po dziś dzień zajmują się udoskonalaniem tych konstrukcji, jest Rotax. W 2017 roku zaprezentowali oni nowy motor Rotax 850 ETEC z przeznaczeniem właśnie do skuterów śnieżnych. Nie wykorzystuje się w nim jednokierunkowego przepłukiwania gazów z konieczności maksymalnej prostoty, a więc braku rozrządu sterującego zaworem, zamiast tego wykorzystuje się tradycyjne przepompowanie gazów przez skrzynię korbową. Oprócz zaworów wydechowych sterujących średnicą portu oraz bezpośredniego wtrysku paliwa, Rotax zastosował jeszcze dodatkowy dotrysk benzyny przy przepustnicy, by w najwyższej partii obrotów tym bardziej przyspieszyć reakcję silnika na gaz. A smarowanie? Dół silnika smarowany jest wewnętrznie kanałami w środku wału korbowego, natomiast góra smarowana jest tradycyjnie, stratnie, specjalnymi wtryskiwaczami oleju, które wtryskują olej pod ciśnieniem tylko w strategiczne miejsca wymagające lubryfikacji. Olej nie jest więc mieszany z paliwem, tylko precyzyjnie natryskiwany, co pozwoliło obniżyć ilość spalanego oleju o 80%. Czego więc jeszcze w silnikach dwusuwowych brakuje? Oczywiście turbo do ładowania. O tym Rotax również pomyślał w 2020 roku, wypuszczając na rynek jednostkę 850 ETEC Turbo. Dwucylindrowy, dwusuwowy motor o pojemności 850 cm3, ważący zaledwie 40 kg, generuje 165 koni mechanicznych przy 8000 obrotów na minutę, ale co ciekawe, turbosprężarka nie do końca wykorzystywana jest w nim do generowania wyższej mocy. Głównym jej zadaniem jest utrzymywanie takiej samej mocy silnika na coraz wyższych wysokościach,
gdzie wolnosący silnik traci moc ze względu na rozrzedzające się powietrze, a więc i niższą zawartość tlenu niezbędnego do procesu spalania. I choć trzeba przyznać, że jest to mocno wyspecjalizowane zastosowanie, to mimo wszystko cieszę się, że dwusuwowa konstrukcja cały czas żyje. Cały czas jest rozwijana i cały czas są segmenty rynku, w których góruje nad wszechobecnymi czterosuwami. Nie spodziewam się, by kiedykolwiek dwusuwy trafiły z powrotem pod maskę samochodów osobowych, ale czy jednoślady, czy gokarty, czy skutery śnieżne, szybko się całkowicie ich nie wyzbędą. Oczywiście konstrukcje działające w dwusuwowym cyklu pracy stosowane są również cały czas w pojazdach wagi ciężkiej na czele ze statkami morskimi, ale to temat na osobny film. Dajcie mi znać w komentarzach, z jakimi dwusuwami mieliście wy do czynienia. Czy spotkaliście się z nimi w samochodach czy jednośladach z poprzedniego ustroju? A może jeździcie na crossach lub spotykacie się z nimi w cięższych zastosowaniach? Ewentualnie w narzędziach ogrodowych, ale to może pomijmy. Czekam na wasze komentarze, tymczasem nie pozostaje mi nic innego jak przy wsparciu naszych drogich patronów brać się za tworzenie kolejnych materiałów dla was. Pamiętajcie również o oficjalnym sklepie powagowanych, który linkuję dla was w opisie pod filmem. Jak zawsze, po prawej stronie pojawiają wam się inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert, do zobaczenia następnym razem, cześć! W moim przypadku dwusuwy to przede wszystkim gokarty, oprócz tego niezapomniany trabant mojego dobrego znajomego Piotrka, którego pozdrawiam, i za dzieciaka Romet Ogar 205. No trochę się tego oleju nawdychało.